Po jednodniowej przerwie w środę przed sądem okręgowym zeznania składali najbliżsi Stanisława B., mężczyzny, który 21 lat temu w dramatycznych okolicznościach stracił życie. Jak wyjaśnili brat i bratowa ofiary, o zniknięciu mężczyzny dowiedzieli się od jego dzieci. W czwartek od dzieci Stanisława dowiedzieliśmy się, że nie ma go w domu od poniedziałku, mówiła bratowa Stanisława B. Jeden z chłopców powiedział nam, że w poniedziałek przyjechali do nich wujek Z i D, bo oni tak do nich mówili, i zabrali Stanisława do samochodu i od tej pory go nie ma. Powiedzieli, że szukali go w różnych miejscach, gdzie mógł być, ale go nie znaleźli. Zaczęliśmy rozpytywać, szukać, ale nigdzie go nie było. Zadzwoniłam do oskarżonego, ale nic to nie dało, opowiadała kobieta. Brat ofiary i jego żona zabrali młodszego chłopca do siebie. W domu został starszy. Miał czekać na ojca. Byli sami, bo matka chłopców kilka lat wcześniej zginęła w wypadku. Po zniknięciu ojca dzieci zostały w domu bez opieki, wyjaśniała kobieta. Wspomniała też, że na kilka miesięcy przed zaginięciem szwagra ten miał do niej powiedzieć: jak coś się ze mną stanie, to wy zajmiecie się dziećmi. Te słowa potwierdził również brat ofiary. Zapytany, czy Stanisław B. czuł się zagrożony, odpowiedział, że nie wie. Jak przypomniał sędzia przewodniczący środowej rozprawie, podczas procesu toczącego się dwie dekady temu wobec pozostałych uczestników wydarzeń zakończonych śmiercią Stanisława B., jego brat miał stwierdzić, że według niego mężczyzna zginął, bo za dużo wiedział w sprawie innego zabójstwa. Ten wątek jednak, mimo dociekań obrońcy, nie został przez niego rozwinięty. Na mocy decyzji sądu, podobnie jak w miniony poniedziałek, częściowo wyłączono jawność procesu na czas składanych dzisiaj zeznań przez innego uczestnika makabrycznej zbrodni z lata 2000 roku oraz byłej małżonki oskarżonego. Dalszy ciąg procesu zaplanowano na pierwszą dekadę listopada.